proste, zwykły! Nie, no najgorzej! Krup, gdzieś lata złoty krup na niebie! Ale go zabiłem! Kocham te ptaszyska! Panie i panowie, przyszedł czas, aby po raz kolejny zagrać w Fortnite. Moi kochani, jesteśmy świeżo po aktualizacji. Miała być wielka aktualizacja, a jak zawsze do gry dodają bardzo mało. Ale miejmy nadzieję, że w tygodniu się to zmieni i zostanie coś ciekawego dodane. Moi kochani, jakie zmiany zaszły? Kevin dalej się toczy, rozwalił troszeczkę kurzące kominy, ale jeszcze nie do końca. Zobaczymy, co w tygodniu się wydarzy. Do gry zostały przywrócone harnasie, więc jeżeli uważacie, że to jest dobra decyzja Epic Games, to zostawcie łapeczkę w górę. Ja uważam, że bardzo fajnie zostały przywrócone i zostały dodane też nowe harnasie pikantne, dzięki którym przez minutę szybciej biegamy i przy okazji się leczymy. Od teraz, moi kochani, kiedy pokonamy lamę, nie wypadnie z niej bandazuka, ślurpownica, zwał jak zwał, teraz wypadają nowe splasze. I teraz najciekawsza zmiana, od teraz z kruków wypadają itemy, więc w dzisiejszym odcinku zapolujemy sobie na kruki mityczne, epickie, przepraszam, oraz legendarne. Moi kochani, jest dziś ze mną Rogalik, siemaneczko. Witam serdecznie. Jesteśmy świeżo co po aktualizacji i lecimy sprawdzić nowe, legendarne i epickie ptaki, które zostały dodane do gry i chcemy zobaczyć, jakie itemki z nich wypadają. No i oczywiście przy pomocy tych itemków postaramy się wygrać gierkę. Ale jestem też właśnie ciekawy, czy te ptaki od razu są epickie, czy na przykład dopiero w połowie gry, wiadomo, stają się takie lepsze, nie? Wiesz co, z tego co ja dzisiaj grałem, to one są po prostu cały czas takie po prostu, nie? Aha. Możesz w pierwszej minucie go spotkać, albo wiesz, w 20. I rozumiem, że z tych ptaków lecą jakieś OP itemki. To czyli no tak. Od razu na dzień dobry widzisz ptaka, na przykład. Zabijasz go i wypada na przykład złoty spas, tak? Tak. Okej. Okay. No to czyli, jak będziecie mieli farta, no to możecie ładnie tutaj oponentów powyjaśniać, bo od razu będziecie mieli złotego spasa i każdy będzie się zastanawiał, skąd on to ma! I się będzie denerwował. Golden P90, no i to mi się podoba. O! Panie, splasze są, więc koks. Ja, to są splasze? Takie zwykłe? Tak, zwykłe splasze, no. Szukamy jeszcze oczywiście splaszy papryczkowych chili, a te papryczkowe chili, z tego co wyczytałem w aktualizacji Fortnite'a na stronce, wypadają z zrzutów zaopatrzenia, można też jakiegoś NPC kupić. A, i jeszcze z lamy wypadają, bo teraz ślurpownica została wycofana z lamy, no i kurczę, teraz wypadają z nich te lepsze splasze. Dobra, stary, ja bym proponował tak, jakieś matcy mam, splasze mam, ja bym się przejechał w ogóle w poszukiwaniu jakiegoś ptaka. Dawaj. Gdzie najczęściej występują ptaki? Mi się wydaje, że gdzieś może na piszczącej puszczy, co ty myślisz? Nie mam bladego pojęcia, stary. Aha. Ale weź sobie skrzynkę. Dobra, dzięki. Splasze kolejne, super. Splaszyki, wsiadaj. Raz, dwa, trzy. Jestem z chłopem w boksie, co się stało? Jeden HP ma, leży. Pomóż mi, dobra, będę żył chyba. Leży. Dobijam, super. Spaza miał! No i szef. Jest jakiś fioletowy lucik, tutaj widzę. Z przodu. Klepa jest. Tak, idziemy. Mają mityka Venoma. I tego, i karnarza, uważaj, obydwoje. 27, jeden krakt jest. Powoli. Wsianie jest, chłop, uważaj. Mam go w piramidzie. Leży. Nice! Mam karnarza. Karnage'a masz? Spicy splasze. Zobacz, dobra, czekaj, walimy. Walimy. I wjeżdżamy, no, dalej. Dobra, wypijamy, wszystkie lecimy. Rybosłony też, dobra. Krok, ale nie mityczne, zwykły. Nie, no najgorzej. Dobra, ej, zarąbiste są te splasze, bo nas przyspieszają na chyba minutę, z tego co tam gdzieś wyczytałem. No tak, i zobaczymy. Tak, leczą, minutę, no. Przyspieszają, zarąbiście. Bo nie dość, że się leczysz, to jeszcze uciekasz przed strefą. Piękna sprawa. Ziomek, widzę go. Tutaj jest. Do samochodu wsiadł. 49. Venomem dostałem. Plecy, uważaj. Wow. Splash. Dwa. Dobra, po mnie. Lecę. Nie, no nie widziałem, myślałem, że do góry poszedł. Kurde. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Dobra, moi drodzy, próba numer dwa. Tym razem poleciliśmy na twierdzę, dżunglę, nie wiem jak to zwać. Może tutaj będą w końcu jakieś epickie kruki. Dobra, mam pompkę, ale też udałem się na ryby przy okazji. Wow. O, widzę szarą pompę. Spazik ci poleciał? Tak. Kruk, gdzieś lata. Złoty kruk na niebie! Poczekaj na mnie, chcę to zobaczyć. Ale go zabiłeś! Mam! Co masz? Zobacz! Oh my god! To niezły lucik, stary, nie? Kocham te ptaszyska! No i można grać, trzeba było od razu tak lecieć. Czyli rozumiem, że fioletowy spas jest wolny, tak? Tak, już oddałem ci go. Kolejny ptak. Gdzie on jest? Co ty gadasz? Ta, gdzieś tu był, ale... Ja tylko dzika znalazłem. Jest. Leci. Gdzie ty jesteś? Kupi ptaku? Nie widzę go. Ale gdzie on jest? Na ziemi siedział, ham.
Masz go? Nie, zwykły. Nóżka z kurczaka tylko spadła. Co tam u kosteczek naszych kochanych słychać? Coraz bliżej. Zdarzają się. Jest im dobrze w tym sezonie. Dawaj, stary, bo strefa nam nie dopisała w tym meczu. No niestety. Rozglądaj się za ptakami od razu, nie? Może coś znowu mitycznego zdobędziemy. Mitycznego, legendarnego, przepraszam. Przede mną widzę ziomka. 20. Super. 115. Skoczył na ciebie. Dostał zero ma. Leży. Nice. Kolejny. Uważaj. Tak. Venom. Nie, wyrzucił mnie do góry. Minus 100. Nie, mnie porobił. Nie. Dwóch jest, uważaj. Czemu ja z nim jestem minus 100 kolejny? Aaaa! Najgorzej! Kruk. Gdzie masz kruka? Fiolet! Dawaj, strzelaj do niego! Leży! Auga! Jest! Bierz go! Zmiana z szarego na fioletowego, o to chodzi. Dobra. To mi się podoba. Taka gierka. Dobra, jedziemy z nimi, Rogal. Ucieka. 22. Jest w zaunie. On jest sam chyba. On tutaj jest na samym dole. W zaunie. Dostał. Leży, super. Szukaj, szejkuj. Szejkuję. Zabudowałem, dałem daszek. Nara. Chciałbym podjechać. Dostał. No mu nie wyszło. Leży. Miał złotego spaza! Chcesz lewara? Zaun. Chcę, ale zaun. A więc tak, stary. Mamy tutaj zaunika. 4, stary. To jest ta gierka. Jak jeszcze by to mi taki złoty kruczek nad głową się zakręcił i no, wypadł. By było super, no. I wypadł złoty z Carrington, to bym się nie obraził. Panie kruku, proszę tu przylecieć. Wywołuję pana do tablicy. Widzę go. A oni snajperką strzela. 2. Dostał. Dostał 36, 24 kolejne. Oni mają Venoma i Carnage, stary. O kurde, to dymy. Pali nam się. Jak pierdziele. No, niemożliwe. Spalił na. On ma snajperkę egzotyczną. Wjeżdżamy w nich? Możemy spróbować. Dawaj. Będą spamować. Snajper uważaj, używa. Nie ma maca. Jestem pod. Nie trafiłem. Jestem pod nimi centralnie. Pali pode mną podłogę. Oni sami się palą, muszą schodzić. Rzucam ci. Karnadze mnie złapał. Mam 20 HP, leżę. Ja pierdziele, złapał mnie, no. 32? Stary, musisz to zrobić. Nie! Zostaw mnie, chamie! Nie, no niestety. Stary, nie to wygranie, to była przerąbana gierka, no, ale... Oni mieli wszystko, nie? Tak, powiem tak. Carnage i podświetlenie to jest po prostu 100% win. Ale i tak GG dla ziomeczków, bo no fajnie nas porobili. Także moi kochani, nie udało nam się wygrać w dzisiejszym odcinku. Strasznie po aktualizacji uaktywniają się starzy gracze, którzy orają totalnie w tą gierkę. No niestety nie udało nam się wygrać, ale drugie miejsce moim zdaniem i tak całkiem spoko. Jeżeli wam się podobało, łapka w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie do Rogala. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, za zamiarze, cześć! Fortnite'owe świry, elo!